Jeszcze jakbym mógł prosić i pana radnego Korzystego, świetna panu obrad. Witam serdecznie pana burmistrza Stefana Kolarickiego wraz z innymi urzędnikami. Witam serdecznie. Stowarzyszenie Cyklistyczne panią Katarzynę Kukę. Witam przewodniczących zarządów osiedli. Witam wszystkich internautów. Wszystkich, którzy oglądają nas za pośrednictwem włączy internetowych. Proszę państwa, przystępujemy do procedowania 66. sesji Rady Miasta Bochnia. Został państwu przedstawiony porządek obrad. Bardzo proszę, czy państwa ma do tego porządku obrad jakieś wnioski? Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Skarbu Przewodniczący, pan Wojciech Brudek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, proszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch uchwał, które zostały podjęte na Komisji Skarbu Wniosków i Petycji. Pierwsza dotyczy rozpatrzenia na decyzji postulującej pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących, a druga przekazanie petycji według właściwości. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, się bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącej przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi pana PW. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma do porządku obrad? Bardzo proszę, pan radny. Dzień dobry państwu, dziękuję panie przewodniczący, ponieważ moje urządzenie elektroniczne jest jeszcze w tej chwili w obróbce państwa do przeciw technicznej, więc ja tą metodą wróciłem o głos, a wprowadzenie do porządku obrad jako ostatniej uchwały w dzisiejszych obradach. Uchwały pod tytułem uchylenie uchwały numer 35/39/21 z dnia 6 września 2021. Uchwała ta dotyczyła regulaminu korzystania z rynku Bochni i chciałem powiedzieć, że spodziewałem się, że ta uchwała na koniec kadencji pojawi się z inicjatywy pana burmistrza tutaj w naszym porządku obrad. Budziłem się do dzisiaj, ale w tej sytuacji, ponieważ nie ma porządku obrad tej uchwały, chciałem koleżanki i kolegów prosić, żeby tak mówiąc pro publico bono, żeby uchylić ten powiedziałbym antyobywatelski regulamin, a zrobił za parę dni wiosna i proszę państwa, od przyszłego tygodnia znowu rzesze przestępców w cudzysłowie pojawią się na rynku. Proponowałbym kończąc swoje wystąpienie, ażeby pan przewodniczący na samym końcu uwzględnił tą moją prośbę na końcu obrad, a w międzyczasie liczna grupa zatrudnionych tutaj radców na pewno odczyta i zaparafuje tą uchwałę. Ona się składa tylko z 4 punktów, a uzasadnienie do niej składa się z niepełnej strony. Chciałbym od razu podkreślić, że uchwała w stosunku do poprzednio kiedyś przez nas proponowanej jako bocheńska wspólnota samorządowa nie zawiera szeregu krytycznych ocen, co myślę poprawi nastroje nawet autorów tej niewdzięcznej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję.